Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym świętujemy już piątą edycję gali Opolski Topór. Gali przyznania tej prestiżowej nagrody. W minionych latach jej laureatami były Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu Samopomoc Chłopska, Spółka Pol Owoc oraz dwukrotnie Spółka Samet. Burmistrz przyznał także wyróżnienia. W roku 2009 dla pana Zbigniewa Mazurkiewicza, pana Wojciecha Walata oraz Banku PKO BPSA oddział pierwszy w Opolu Lubelskim. W 2010 roku wyróżnione zostały firmy Eterna, Geomax oraz hurtownia Nowa Alex. W roku 2011 wyróżnienia otrzymali apteka pani Mieczysławy Golińskiej Alnal, gospodarstwo rybackie Pstrąg Pustelnia oraz firma Agrolux. W ubiegłym roku wyróżnieni zostali pan Sylwester Husa, Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu Samopomoc Chłopska oraz Zakład Karny w Opolu Lubelskim. Drodzy Państwo, w dniu dzisiejszym po raz kolejny laur zwycięstwa odbiorą firmy, przedsiębiorcy typowane przez jednostki organizacyjne gminy. Szanowni Państwo, przez dłuższy czas zbieramy informacje o wszystkich tych podmiotach gospodarczych, tych wszystkich zakładach, które w odpowiedni sposób współuczestniczą w naszym życiu, w życiu społecznym naszego miasta, które przez swoją działalność przysparzają nie tylko tak prozaicznych spraw jak dochody, z kolei wynikające z chociażby płaconych podatków, ale również, proszę Państwa, są wrażliwi na potrzeby naszych instytucji. W przeważającej mierze dotyczy to instytucji oświatowych, myślę tu o szkołach, ale również żłobku, przedszkolach i tak dalej, i tak dalej. Z prawdziwą przyjemnością odbieram fakt znacznej liczby, ogromnej liczby tych podmiotów, które na co dzień włączają się w tego typu działalność. Chciałbym przystąpić do wyczytywania i wręczania odpowiednich wyróżnień. Szanowni Państwo, pierwsze wyróżnienie, Nagroda Burmistrza Opola Lubelskiego Opolski Topór wędruje dla firmy Jak Spółka z O z Zadola. Proszę Państwa, kolejna nagroda, kolejne wyróżnienie wędruje do rąk przedsiębiorcy, co prawda nie funkcjonującego na stałe na terenie, na obszarze naszego miasta, naszej gminy, ale ściśle współpracującego z wieloma, wierzcie mi Państwo, podmiotami, a co ważne, niosącego wszechstronną, daleką idącą pomoc dla naszych placówek oświatowych. I tu już wiem o tym, bo odbyłem przed dzisiejszą uroczystością rozmowę wyróżniony, a już Państwa ciekawość zaspokajam, to pan Piotr Rzetelski, narciarski raj, jest nieobecny, ale w zastępstwie jego, na pewno to nie jest Piotr Rzetelski, bo zobaczycie Państwo, że jest to pani Joanna Zaręba, która w jego imieniu odbierze to wyróżnienie. Pani prezes, zapraszamy do nas. Szanowni Państwo, pan Piotr Rzetelski, oprócz tego, że jest przedsiębiorcą, jest również radnym Sejmiku Województwa Lubelskiego i z racji licznych obowiązków służbowych dzisiaj został oddelegowany przez Marszałka Województwa Lubelskiego na uroczystość opłatkową w Janowie Lubelskim. Dlatego w dniu dzisiejszym ja reprezentuję pana Piotra Rzetelskiego, przedsiębiorcę, na tej uroczystości. Serdecznie dziękuję za to, że
kapituła konkursu przyznała wyróżnienie panu Piotrowi. Ja ze swojej strony, jako przewodnicząca Rady Zespołu Szkół nr 1 w Opolu Lubelskim, Rady Rodziców, serdecznie za to dziękuję, ponieważ naprawdę ta osoba jest dla nas wielkim wsparciem, duże zaangażowanie wkłada w pomoc dla naszej jednostki. Dlatego serdecznie dziękuję kapitule, jak również burmistrzowi za to. Dziękuję. Proszę Państwa, i główna nagroda powędruje do osób, które... do osoby, która na co dzień współpracuje najczęściej, najdłużej z zespołem szkół numer 2, z zespołami, które funkcjonują w bezpośrednim jak gdyby otoczeniu tejże zasłużonej placówki. Mianowicie Opolski Topór ze statuetką i z tym dyplomem wędruje do rąk pana Sławomira Lankamera. Zapraszamy pana Sławka tu na scenę. Dobry wieczór Państwu. Chciałbym serdecznie podziękować za tak ogromne wyróżnienie. Nie ukrywam, jestem mile zaskoczony. I myślę, że takie wyróżnienie, taka nagroda jeszcze bardziej motywuje nas do, nie wiem, szerszego działania w tym zakresie. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym oraz głównemu laureatowi dzisiejszej gali Opolski Topór. Tymczasem, drodzy Państwo, pragnę Was serdecznie zaprosić na koncert zatytułowany Miłość i Jazz. Dzień dobry. Dzień dobry, Mr. Blues. Tak bardzo dawno już pan nie zaglądał do mnie. Jak widzę, pan nie sam, pan z najsmutniejszą z pań, pan z panią melancholią. Mr. Blues, co słychać? Co słychać, Mr. Blues? Pan dawno nie był tu, jak miło widzieć pana znów. Zapewne przyszedł pan, aby wykonać plan, plan roczny zasmucania. O, Mr. Blues! Jak zdrowy Mr. Blues, słyszałem, że pan znów chorował na wesołość, jak dzieci uczą się tak. Pamiętam je to smutka in minore. Odchodzi pan już, Mr. Blues. Mam wobec pana dług, jaki pewnie pan zapyta. Bo widzi pan do słów, brakło mi tylko nut i pan mi je dopisał. O, Mr. Blues. Thank you.
Wieczarek. Jak zdrowy Mr. Blues, słyszałem, że pan znów chorował na wesołość. Jak dzieci uczą się tak, pamiętam je to smutka i minorek. Odchodzi pan już, Mr. Blues. Mam wobec pana dług, jaki pewnie pan zapyta. Bo widzi pan dość słów, brakło mi tylko nut i pan mi je dopisał. Well, I'm not-